Witam w Minucie Surówki, witamy z Pawłem w Minucie Surówki. Po raz pierwszy debiutujemy z tematem plastycznym. Wystawa The Dark East kurdyjskiego artysty Ahmada Nabaza. Skąd taka ryzykowna operacja, że my tutaj o wystawie plastycznej? Ona wędruje po Polsce. Ahmad Nabaz zrobił bardzo ciekawą pracę o polskich artystach z Korpusu Andersa, którzy przechodzili przez tereny obecnego Kurdystanu i tam Józef Czapski założył artystyczną grupę. Ale Ahmad Nabaz jest samodzielnym artystą, który dokumentuje to, co się dzieje z narodem syryjskim. My mówimy, że mamy złe położenie geograficzne, że były rozbiory, ale Kurdystan jest podzielony między cztery kraje. W każdym jest trochę lepiej, a w każdym czasem im jest trochę gorzej. Wszyscy bardzo lubią oglądać kurdyjskie bojowniczki, które trochę wyglądają jak dziewczyny z armii izraelskiej, nie mają czadarów, są w takich mundurach khaki z dobrymi karabinami. Widać, że tam nie rządzi islam, ten ortodoksyjny. Niezależnie od wyznania, Kurdowie są w dalszym ciągu pod takimi już trochę wytrąconymi z historii lewicowymi wpływami, ale dzięki temu nie są fundamentalistycznie islamistami. I w czasie, kiedy we Wrocławiu stanęła ta wystawa, to proszę Państwa, akurat Kurdów zdradził Donald Trump. I oni tak kiwali głową, jak ja pytałem, no to co, zdradzi też nas? Wzruszali ramionami. Kurdystan w każdym razie od lat wygrywa alternatywne rozgrywki o mistrzostwo piłkarskie świata, gdzie gra Tybet, Kurdystan, Grenlandia, nawet Katalonia.